Volvo! Volvo! Ładuj! 17 września 1939 roku na terytorium naszej ukochanej ojczyzny, targanej już przez wiele dni ciężkimi walkami z hitlerowskimi Niemcami, wkroczyła Armia Czerwona. Jak płakały matki szczególnie, to wtedy zawsze był Sowieci odpowiadali: Moskwa łzom nie wierzy, możecie sobie płakać, ile wam się podoba. Polegli w nierównym boju z sowieckim agresorem. Stańcie do apelu. Powtarza się historia 1939-1940 roku. Obecnie to samo robi Rosja z pozostałymi. I co dziwne, bo znam dużo prostych ludzi Rosjan. I to są ludzie bardzo serdecznie dobrzy. Ale niestety władza była zawsze i jest wręcz okrutna. Dla nich się nie liczy nic. Liczy się my tu rządzimy, a reszta to są wszystko niewolnicy. Przede wszystkim musimy, patrząc w przeszłość, ucząc się z tego, co kiedyś miało miejsce, wyciągać wnioski na dzisiaj. I w mojej ocenie Rosja i Związek Radziecki nie zmienili się. Widzimy po agresji na Ukrainę, widzimy po tych zbrodniach, gwałtach, mordach, jak ważna jest w tej chwili polska racja stanu. No i to jest dla mnie ten wniosek podstawowy. Cieszę się, że dzisiaj razem z wojewodą, z marszałkiem, z starostą składaliśmy razem kwiaty, bo możemy się różnić w wielu obszarach. Taka jest istota demokracji, ale tam, gdzie jest polska racja stanu, tam po prostu powinniśmy mówić jednym głosem i również też oddać hołd tym, którzy polegli w wyniku tej bestialskiej agresji, tak naprawdę wpierw hitlerowskich Niemiec, a potem właśnie sowieckiej Rosji.